25 listopada Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska i Gniezno 21 wespół z przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego podzielili się informacjami na temat koalicji powstającej w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego. W obecnej chwili trwają rozmowy programowe, a cała atmosfera związana z wyborami pozwala określić tę współpracę jako koalicję zmian. W tej chwili potrzeba zmian jest tak wielka, że nie wyobrażam sobie, aby ta koalicja mogła powstać w innej konfiguracji. To znaczy PiS, PSL, Ziemia Gnieźnieńska, Gniezno 21. Tego oczekują wyborcy. Ludzie chcą jasnego sygnału dotyczącego tego, że szpital będzie budowany, tego, że nie będzie prywatyzacji, będzie uspokojona sytuacja w szkołach. Także ta koalicja ma to zrealizować i jestem przekonany i wierzę w to, że nastąpi to po drugiej turze wyborów. Działacze wszystkich ugrupowań nie chcieli jednak zdradzać szczegółów swoich rozmów. Zapewnili przy tym, że mimo starań przedstawicieli Platformy Obywatelskiej jest im daleko do podjęcia współpracy z tą partią. Myślę, że w przyszłym tygodniu po wyborach samorządowych, jak się zakończą, będzie ostateczna decyzja już z podanym składem i polityką na przyszłe 4 lata. Właśnie, czy ludowcy będą mieć swojego wicestarostę? O składzie będziemy rozmawiać za tydzień. Także proszę o cierpliwość. Jak przyznali działacze, prowadzone rozmowy wskazują na wiele wspólnych tematów, które znajdą się w programie koalicji. Swoje poparcie dla tych działań wyraził także Krzysztof Ostrowski, który przekazał, że wybór jego osoby na prezydenta Gniezna stanowić będzie o zmianach w naszym regionie. Jakby cały program z tego tytułu, który odwołuje się do potrzeb społecznych, czyli program, który mówi nie prywatyzacji szpitala, stąd moja obecność tutaj dzisiaj, nie prywatyzacji spółek komunalnych, darmowa komunikacja miejska, czy propozycja obniżki czynszu w mieszkaniach komunalnych, w lokalach użytkowych, deklaracja, że tereny, ogródki działkowe są to tereny rekreacyjne, a nie tereny inwestycyjne, MOPS z ludzką twarzą. Myślę, że te wszystkie rzeczy plus cały program, którego jednak pierwszym punktem jest praca, jeszcze raz praca i pozyskanie inwestorów, będzie na tyle atrakcyjny, że mieszkańcy dostrzegą tą różnicę między moją kandydaturą a kandydaturą kolegi Tomasza Budasza.